życiu zawodowym umiejętność pracy w zespole jest niezwykle istotna. Nawet jeśli student przychodząc na uczelnię tego nie potrafi, to w trakcie studiów musi się tego nauczyć. Wykładam przedmioty związane z zarządzaniem. Moim zadaniem jest aktywizować studentów i przekazać im wiedzę w taki sposób, by została z nimi na dłużej i przydała się w przyszłości, w pracy. Na pierwszych zajęciach organizuję zabawę, quiz, który ma na celu poznanie struktury grupy. Dzięki temu wiem, ile mamy pań, ilu panów, w jakim są wieku i jakie mają doświadczenia na rynku pracy. To zawsze obrazuje potencjał grupy. Dzięki temu poznajemy się i łatwiej nam pracować przez cały semestr. Zajęcia muszą mieć swoją dynamikę. Często stosuję quizy, które aktywizują studentów. Dzięki zdrowej rywalizacji można powtórzyć materiał i uświadomić sobie, czego jeszcze nie wiem, a w czym jestem naprawdę dobry. Trzeba pamiętać, że zajęcia online są atrakcyjne, jeśli stworzymy studentom przestrzeń do pracy. Na Teamsach tworzę pokoje do pracy w grupach projektowych. Grupy mają swojego lidera, a studenci szlifują umiejętności menedżerskie i uczą się pracy zespołowej. Nie studiujemy po to, żeby zakłuć, zaliczyć i zapomnieć. Student musi wiedzieć, co ma zrobić, dlaczego ma to zrobić i jak ma to zrobić. Ważne jest dla mnie to, aby każdy student wyniósł z moich zajęć choć jedną rzecz, którą wykorzysta w swoim życiu zawodowym.